Państwa na konferencji prasowej po meczu w locie z kolejarzem. Wilk wszyscy znamy, trener gości, pan Przemysław Cechesz. Prosimy o komentarz do spotkania. Na pewno jestem bardzo szczęśliwy ze zwycięstwa na trudnym terenie. Jestem bardzo zadowolony z gry zawodników, z ich determinacji. Przyjechaliśmy tutaj w bardzo okrojonym składzie. Mamy swoje problemy. Ten wysiłek, te mecze nam się nałożyły. Jest sporo kontuzji, ale nie przyjechaliśmy tutaj na pewno tanio oddać skóry i tracić punkty. Jeszcze raz gratuluję chłopcom, bo myślę, że wszyscy widzieli, z jaką determinacją, z jakim poświęceniem dzisiaj grali. Cieszy ta jedna zdobyta bramka i ten wynik dowieziony do końca. I wszystko. Dziękuję ślicznie. Dziękujemy bardzo. No i trener gospodarzy, pan Tomasz Kafarski. Oczekiwania nasze, jak i kibiców przed tym meczem były ogromne. Wypada mi przeprosić kibiców za to, że w tak ważnym momencie nie udźwignęliśmy tego, co należało i przegraliśmy kluczowy mecz. Mecz z zespołem, który według mnie nie zaskoczył nas niczym, a też nie grał jakiejś porywającej piłki, to my rozegraliśmy dzisiaj bardzo, bardzo słabe spotkanie. Graliśmy nerwowo, graliśmy tak, że zawsze brakowało tego odpowiedniego zęba. Ale dla nas liga się jeszcze nie skończyła, dla nas te dwa najważniejsze, czy te dwa ostatnie mecze będą meczami, którymi będziemy chcieli godnie się pożegnać z kibicami, dopóki piłka, że będziemy walczyli w tych dwóch meczach o zwycięstwo. Dziękujemy bardzo, no i prosimy tradycyjnie o pytania. Czy mamy jakieś w ogóle? Czy wszystko jasne? Nie widzę chętnych, w takim razie podziękujemy panu. Dziękuję bardzo.